Cześć, witamy na kanale Dobra Rzucaj. Kontynuujemy przygodę ze Cthulhu z fantastyczną ekipą bostońskich indywiduów. Chciwusów? Ja jestem Michał i jestem strażnikiem tajemnicy w tym przypadku, a to moi bohaterowie czy badacze. Przedstawcie się. Ja jestem Kasia i gram jako Mario. Cześć, jestem Krzysiek, gram Randalem, chciwusem. Cześć, jestem Ola, gram Jennifer. Cześć, gram Filipem Howardem Lakesmithem, sławnym pisarzem Harlekinu, więc... I kontynuując niezręczne pytania, wasz ulubiony zespół. Jaki zespół? Muzyczny. A, to też za trudne pytania. Baby Metal! Dziękuję. A to jest zespół czy gatunek? Nie, zespół. Okej. Bardzo ciężkie pytanie, ale mam dużą słabość do System of a Down. O, to mogę też. Nie możesz. No. Baby Metal. No i Link. Bo ja mam dużo zespół. To Sugar Cubes. Czyli tutaj bardzo różowo. Baby Metal nie Iron jest. Iron Maiden, Metallica. A tu tak. To jest taki specyficzny kącik. Zaczynamy. Nasi dzielni badacze chcą pomóc niejakiej Kamili, która ma zaszyte usta. Nie mówi, nie dostarcza żadnych informacji, totalnie ignoruje jakby swoją sytuację, albo może bardziej można powiedzieć, akceptuje ją, ignorując próby jakiejkolwiek pomocy. Odwiedzili bar Morningstar, gdzie poznali właśnie Kamilę. Następnie ruszyli do jej domu, gdzie dokonali makabrycznego odkrycia, jak został stworzony misio leżący na niej łóżku. Weteran wojny niestety nie zdzierżył tego. Okazuje się, że palenie ludzi żywcem i otaczami ognia to pikuś w przypadku martwych psów. Jesteśmy tu dla ciebie. Co robicie dalej? Jako, że miałam już bliski kontakt z podłogą, skupiałam się na tym, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś śladów albo pozostałości osób, które mogły tutaj wtargnąć. Dorzućcie sobie test spostrzegawczości. To jest 95 u ciebie. A jeszcze? Jeszcze jeden i byłby czuję. Pech. 28. Komu weszło? Mi. Czyli tylko nie powiesz. Poniżej pierwszej połówki. Okej. Okay, poniżej 30. Pomagasz, Jennifer. Tam się przetoczył jakiś tłum ludzi, ale domyślacie się, że to mogła być policja. Mhm. Więc co tam było do znalezienia, jakby na podłodze mogło coś być, to zadeptali to generalnie. Mówiłeś w poprzednim odcinku o tym, że tam jest krwawy napis na ścianie. Tak jest. To jest krew psa? No nie jesteś w stanie stwierdzić jednoznacznie bez badania, ale no wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej. Czy mogę przeszukać też jej szuflady, szukając dwóch rzeczy konkretnie? Czyli informacje o jej narzeczonym i rzeczy związanymi z Salem. Znalazłeś kilka dokumentów,
potwierdzających, że urodziła się w Salem, mieszkała w Salem. Znalazłeś wycinek z artykułu. Szuflady, bitches! Przepraszam. I znalazłeś kartkę z ciekawą wiadomością. Ja stoję przy szufladzie. Znalazłem coś, kochani. Zszabrował to mistrzowsko. Zamilcz. Kropka. Nie mów. Kropka. Zdradzasz tajemnicę. Kropka. Mówiłem. Nakładam na ciebie karę. Kropka. Nałóż nici i nie mów do kolejnej wiosny. Ile mam miesięcy do wiosny? Jest... Sierpień. Tak, no. O, oh, wow. Czyli ona od początku sama sobie nałożyła te nici. Tak patrzę na Jennifer, mówię, zamilcz. Nie mów. Coś działa? Czujesz coś? Możesz rzucić sobie za psychoanalizę. Ona czy ja? Ona. Chcesz jakąś broń? Może od razu strzel. To jest 9, tak? Dobra, to jest 19, a ja mam 41. Coś ci mówi, że... Jest to, że ja mam tu 20 w tym okienku, więc jest... Najprawdopodobniej 20. Filip będzie pierwszy, który zwariuje z waszej ekipy. Okej. Okay. Chciałam na konsultację to w piątki o 17. Gdzie? Przy stole do pokera? Tak. Druga rzecz, napisana przez Enocha Krankowicza. Inocha się czyta. Inocha. No przecież Enoch, który je gnoci, tak, i pije Mojito, to jest typ... Enoch. Mojito. Krankowicz. Mam wrażenie, że to jest coś, co powinienem zrozumieć, bo to jest jakiś deep lore, nie? I kompletnie tego nie rozumiem. Nie, to tylko wylosowane z podręcznika. No, goddamn, seriously, trzeba grać. Okrutna zbrodnia bezwinnego i ofiary. Tam jest tak zapytanie, więc... Bez ofiary? I winnego i ofiary? Najnowsze aktualizacje, dzięki którym będziecie na bieżąco. Dlaczego zawsze jest ten przypis? Strona druga. Młoda gwiazda muzyki została brutalnie okaleczona. Nie możemy jednak podać szczegółów dla dobra śledztwa. Co jednak wzbudza największe kontrowersje, to fakt, że ofiara nie chce podać żadnych informacji. Kto mógł to zrobić, kiedy i tak dalej. Policja jest bezsilna z braku jakichkolwiek informacji. To bardzo trudna sprawa, ponieważ nie mamy żadnych wskazówek, a ofiara odmawia złożenia jakichkolwiek zeznań. Poinformował nas zastępca komendanta Hudson Riley z 6. posterunku policji w Bostonie, w Massachusetts. Tymczasem narzeczony ofiary atakuje policję za jej bezczynność i grozi złożeniem sprawy do sądu. Podczas jego przesłuchania doszło do kłótni i wywiązała się z tego bijatyka, która przypłacił nocą w areszcie. Nie mamy wiadomości o tym, czy jest podejrzany, czy nie. Przekazuję dalej. To jest ręczne pismo? Tak. Napisane atramentem? Atramentem. Dobrej jakości? Tam liże drzwi. Czy... Metody śledcze ewoluowały przez ostatnich 100 lat. Wcześniej lizali drzwi, lizali kartki. To jest CIA 1920. Czy ktoś się zna na kaligrafii? Nie było. Poza mną? Wtedy, tak. Aha. Okej, okay, czyli... No możesz na spostrzegawczość chyba, no nie wiem. To działa dla mnie tak, że to jest... Nie wiem, ty się znasz na psychologii, jak się robi i mówi tak, że ktoś ci coś mówi i ty sam na siebie wpływasz. Hipnoza? Czy nie? Sugestia? Perswazja? Nie, to miał jakoś ładne słowo, ale zaraz się nie siła mówię. Sugestii. Coś takiego. Samospełniające się... Przepowiednia? Wiecie, co jest dla mnie jedno w tej całej sprawie? Jakby, jeżeli chcesz, żeby ktoś nic nie mówił, tak? I żeby nie wydała się żadna twoja tajemnica, to raczej... Nie chcesz, żeby było po niej widać, że ukrywa jakąś tajemnicę, a zaszmurowane usta to jest taki bardzo wyraźny znak, no nie? Czy zgodzę się z tobą w tym, co mówiłeś wcześniej. To jest bardzo sekciarskie. Nie, ale jest bez sensu, bo jeżeli ona coś powiedziała albo coś zaśpiewała, co w jakiś sposób by zdradzało, to ktoś powinien ją, moim zdaniem, skasować. Byłoby szybciej, no lepiej i bezpieczniej. Znaczy, dla tej tajemnicy oczywiście. Ale pytanie, czy ten napis był zrobiony przed zaszyciem? Czy kartka była wiecie, najpierw? Bo jeżeli to ma związek z sektą, to może być tak, że ważniejsze jest od nich to, czy się nie wyda, to żeby została ukarana według ich jakiegoś, jakiejś ideologii. Żeby co, pokazać po prostu siłę?
nie wiem, czy dokładnie pokazać siłę, ale może na przykład ważniejsze jest dla nich to, żeby było, nie wiem, dla jakiegoś bóstwa spełniona jakaś kara, aniżeli to, że ktoś się dowie. Hipotetycznie, jeżeli jej śpiew to były zaklęcia, hipotetycznie, nie wykluczam po prostu tego, że to były zaklęcia w tej ugrupowaniu, i ona używała tego śpiewu i używała tych zaklęć, albo robiła jakieś rytuały przedtem i ktoś to wyczaił, że to jest to, niekoniecznie mogło być to prawdziwe, ale mogło uznać to jako zdradzanie sekretów sekty i dlatego kazali jej to zrobić, a ona jest tak bardzo wciągnięta i jest Salem, więc... No i czemu do kolejnej wiosny? W sensie, co, wiosną już może wszystko wygadać? Nie no, może się, wiesz, będzie miała nauczkę. Może trzeba poszukać potem w bibliotece, czy nie ma jakichś wzmianek, które by świadczyły o tym, że jest jakieś ugrupowanie, które coś ma coś ważnego związanego z wiosną, no. Jak, mi się, że jak to się nazywa? Jezus Maria. Topień nie ma żadny. Nie, Midsommar, no nie? A, w sensie przesilenie. Przesilenie letnie. Midsommar jest latem. Okej, no nie wiem. To równonoc jest na wiosnę. Okej. W sensie, czy poza tymi szufladami... Znaczy, przeszukałeś ogólnie. No. Album, sprawdźmy, czy nie ma zdjęcia z narzeczonym. Nie ma albumu. Podłoga, a to już jest, albo podłoga jest drewniana? Tak. Nie lisz. Są jest jakieś opcja, luźne klepki. Tak, może tak jak chodzimy, to coś czujemy, że jest coś w jednym momencie pusto. Możemy mam nasłuchiwanie. Słychać sąsiady. Opłukuję podłogę. No nie, no nie bez przesady, no wystarczy, że... No tak. Parę kroków. Nie znaleźliście. Rzuć na chodzenie. Dobra. Nie umiem. Naście. Weszło. No, chodzisz. Pamiętam jak, do tyłu. Okay, nie znalazłeś żadnej luźnej klepki, podłogi, deski. Sprawdźmy okno, czyli ktoś nie wszedł oknem, bo na przykład drzwi były zamknięte. Może jakaś mewa albo coś. Już otworzyliśmy to okno. Tak? No, ja no tak, ale zobaczmy, czy przy framugach nic nie ma. Dlaczego ktoś miałby wchodzić oknem? No nie wiem, bo się włamał. Nie było śladu włamania. Ale przy drzwiach, może przepchnie. To jest trochę obrzydliwe, ale czy mogę dotknąć tego misia i zobaczyć, nie wiem... Coś więcej na jego temat, czy coś w nim jest, może ukryte w środku? Jakby, czemu ktoś zrobił misia z tego? Okej, mogę go zbadać po Możesz. Prostu? Okej, na co to będzie? Na spostrzegawczość? A pod jakim kątem chcesz go zbadać? Czegoś dziwnego w nim po prostu? Czy znajdziesz jakieś wskazówki? Czym jest wypchany? Czuć na spostrzegawczość. Coś jest ukryte w nim może? Nie. Szczęście albo forsowanie? Nie, to nie wyjdzie. Dobra, to ja też rzucę sobie. Czy gdziekolwiek? Tak, ciek. To mi weszło. O, nice. I to jest 16. Nie, to jest 46. To jest 4? Tak. O, właśnie, to jest 4. Z perspektywy biologicznej, powiedzmy tak, to za dużo ci to nie mówi, natomiast zauważasz, że jest pierwsze. Te wszystkie fragmenty, z których on jest zrobiony, są bardzo dokładnie powycinane. Ktoś się znał na tym. Jest bardzo dobrze poszywane, wszystkie ścieki jakby łączenia są praktycznie idealnie, odstępy są takie, no perfekcyjnie ktoś to uszył dosłownie, nie? W środku są powpychane jakieś szmatki. Ona była blondynką, tak? Mhm. Okej. Okay. To jest tak, że ktoś ją szantażuje? Nie, co? Ktoś ją szantażuje i próbuje ją teraz zastraszyć? Tak, koło, w ogóle mam, przepraszam, ale takie głupie wrażenie, koło gospodyń wiejskich i myśliwi po prostu, wiesz, jeden oskurował jej psa, inny zrobił z tego pluszaka. Coś, szukamy kogoś, kto jest bardzo dobry w swoich umiejętnościach na pewno. Myślałam o jakimś lekarzu, albo może rzemieślniku. No tak teraz, jak Jennifer ci zwróciła uwagę, to z twojej perspektywy, jak ktoś to tak by zakładał szwy, to by był perfekcjonistą. Czyli psychol. Jakiś chirurg albo coś takiego. Chirurdzy często mają jakieś skłonności psychopatyczne. Okej, zsumujmy to. Mamy Kamilę, która jest sobie z Salem i która ewidentnie ma jakieś konszachty z kultami, sektami, czymkolwiek. Śpiewa pięknie i wszyscy ją chwalą i ona śpiewa o czarach. Czy to nie jest ta tajemnica, którą ona ujawniła? Tutaj w gazecie napisali, że zaprezentowała wzruszającą opowieść o kochance rzucającej czar na chłopca, który zakochał się w innej. Tak. Czy to jest to, co ona wydała? To brzmi... Czy to jest ta tajemnica? Wydaje mi się, że tak, jak poszło i do gazety. I dlatego jej kazali milczeć? Tak, bo ktoś najprawdopodobniej robił lololo. No to w takim razie... Tylko brakuje nam... Co to jest za chłopiec, który zakochał się w innej? A jeżeli ona zażarowała Martina i śpiewała o sobie? A ta w tej piosence wiemy, jakie to są słowa? Może imię? Czy możemy przeszukać, czy gdzieś nie ma tych słów napisanych, tak. Albo... Nie znalazłeś nic takiego. A jakieś elementy kultu?
sensie takie jakieś symbole, cokolwiek. Ja bym szukała numeru do chłopaka albo adresu. Możemy przeszukać dom? Nie znaleźliście. Jakby ten rzut, który... No rozumiem, wyciągnąłem już maksimum. No. On chyba siedzi w areszcie, może odwiedzić areszt. A to było kiedy? To było dawno temu. To jest notatka. A to możemy pójść na policję i zapytać, czy mają jego adres. Ej, siema, czy podzielibyście się adresem? Tak, nie istnieje, RODO. Mam mocną perswazję, nie wiem. Nie wiem. Można faktycznie. Ale dobra, skąd? Pytanie, czym się zajmował jej narzeczony? Bo może on jest. Okej, dobra, faktycznie, a jeżeli mieliście rację od początku i pani Anastazja jest w tej sekcie i jej po prostu jest szkoda tej typiary, bo ją ukarali. Dobra, jakby nie ma co rozważać, trzeba podjąć kroki, więc... Ale brakuje nam... A, motyw mamy. Motyw? Motyw mamy. No, ktoś się wkurzył, bo... Tak. Ujawniła tajemnicę podobno jakoś. Okay. Ja zakładam, że chodzi o tą piosenkę, ale to jest tylko takie przypuszczenie. Mogłabyś też jako pielęgniarka pójść do szpitala i zobaczyć, czy ktoś na przykład z pracowników nie był tamtego dnia i właśnie, nie wiem, zajmował się zszywaniem tego misia i czy mogłabyś się rozejrzeć, czy nie ma jakiegoś perfekcjonisty wśród nich. Nie pracuję już jako pielęgniarka, ale... Ale mogłabyś się zatrudnić. Słuchaj, nie mamy limitu czasowego na tą sprawę. No dobra, ale to na pewno musimy iść do biblioteki poczytać, czy nie ma nic z tą wiosną. Ja proponuję, żeby też pójść do szpitala, no i ty mi proponowałeś policję, tak? Czy... Nie, ja nie proponowałem policji, ale pójść do biblioteki. Co jeszcze? Na policję możemy się dowiedzieć, kim jest ten dokładnie narzeczony. No można spróbować coś tam pochachmęcić. Jeszcze ewentualnie, czy ona ma sąsiadów, których moglibyśmy się podpytać? No to są mieszkania obok. No to hej. Dobra, to może się przejdźmy po sąsiadach. Chyba, że tak miło zapuka. Weź broń, idziemy się dowiedzieć prawdy. To jest Ameryka, nie Europa, tak? To był żart. No dobrze, to zapukajmy może do sąsiadów. Wezmę whisky, czekaj. W sumie te dzieciaki mówią, że nikogo nie ma, ale możemy spróbować. No, u niej. A u niej nikogo nie ma. Aha, ja myślałem, że nie ma sąsiadów. No to dobra, no to... Okej, okay. No to pukam drzwi obok. Widać, że ktoś idzie w kierunku. Czego? Kto tam? Od sąsiadów przyszliśmy. Jesteśmy sąsiadami. Otwiera taki starszy gość. Widać już grubo po 60, taki przygarbiony, chudzinka. Tylko w podkoszulku. Co? Pan zna Kamila? Ona mieszka tu obok? Już wszystko powiedziałem z tym z policji. Ale my nie jesteśmy z policji. No widać. Bo więc można powiedzieć więcej. Czego? Rzeczy. Jakich? O Kamilu. Widział pan tego jej chłopa, co tutaj przychodził czasami? No był, przychodził taki, no. I co, przychodzi jeszcze? Nie, nie ma jej chyba. Był 2 tygodnie temu może, chyba, nie wiem. Ale mówiłem już wszystko. A gdzie on mieszka? Wie a nie pan? Wiem, co ja, chodzę po ludziach tak jak wy i pytam, co gdzie pan, kto mieszka. Co pan powiedział policji? No nic, że mieszkała. Sama? Nic się nie stało, nikt nie krzyczał, nie było awantury, nie było bójki, nikt się nie włamywał i tak dalej, i tak dalej. A listonosz jakiś? A co ja, panie, na poczcie pracuję? No nie, no przychodzą z listami, to biorę. A patrzy pan przed Judasza czasami, czy nie wiem, czy ktoś nie stoi za drzwiami, czy coś, nie podsłuchuje sąsiadu? Nie ma Judasza wtedy? Nie ma w tych drzwiach. Czy psychologię albo coś, żeby zobaczyć, czy on kłamie? Możecie. O, ja mam psychologię, chcę. Rzucisz Jennifer? Chuchu. Mi pięknie wyszło, ja mam 13. No mi wyszło to górne. Nie, raczej na po prostu taki jest. Okej. Okay. Czy może kręcił się ktoś tutaj nieznajomy w ostatnim czasie, kto nie jest jednym z mieszkańców? A co, ja ewidencję prowadzę? Chyba nie. Chcemy pomóc. Bo boimy się też o bezpieczeństwo innych. Jak mieszkańców. Będzie ktoś pytał o osoby, które się tu kręciły, to na pewno powiem o was. Panie, pan widziałeś, co się stało tej dziewczynie? Przecież to jakiś psychol musiał być. No wiem, no ale czasami a dobrze. A pan się nie boi o swoje życie, zdrowie? Jak pan tu mieszka? A czemu co jak po pana dobrze? Przyjdą? Czemu czasami dobrze? No po co ma gadać tyle? A o czym? A ty dużo gadała? A nie wiem, nie gadałem z nią. Nie gadałeś z nią, a gadasz takie rzeczy. Pytasz, to odpowiadam. No w sumie ma rację. Dobrze. I co, nie boi się pan tu tak mieszkać sam? Panie, tu co chwila ktoś strzela, ktoś biega. Niespokojna okolica. No. Barwna bęba, raczej powiedział. A nie wie pan, chodzi pan do kościoła? A co to? Tylko pytam z ciekawości. A badanie pan prowadzisz? Owszem, zdarza mi się. A może jeszcze datę chrztu panu wyciągnąć? No jakby pan mi od razu powiedział, byłoby miło. Ja przepraszam za kolegę. Bo mam pytanie, czy jeżeli tak, to czy Kamila chodziła też w niedzielę? Nie, nie widziałem jej. Czy... Okej. Dobra, dajmy mu spokój. Możemy jeszcze do kogoś zapukać, czy myślicie, że to jest jakieś... efekt? Dziękujemy panu za pana hojne informacje i... Strzasnął drzwiom. Chciałem zaproponować, żeś mu zapłacił.
Randall. No dobra. Może ty zapłacisz. Próbujemy ja... jeszcze nie, do kolejnych sąsiadów, czy... Tak. Okej. Okay. Ty pukasz i mówisz. Puk, puk. Wychodzimy na Świadków Jehowy w tym momencie. Chciałbym porozmawiać. No właśnie, ty tak... Nie, nie chodzi o kultach i sektach. Okej. Okay. Wiecie dobro do naszego, otworzyła kobieta, naszego domu. Taka okay. Przy sobie. Widać, że za nią biegają jakieś dzieci. No. 3-4 lata. Znamy te dzieci? Nie, to nie... To żadne... nie wiem, ile dzieci tam znacie. To nie? No nie wiem, kiedyś odnoschać z ziemi. To na pewno dzieci. To ci są znacznie młodsi. Co tam, kochanienka, co wam powiedz? A tutaj jakieś zgrupowanie tutaj? Dzień dobry. Jesteśmy przyjaciółmi Kamili. Przyszliśmy po jej rzeczy i chcieliśmy przy okazji podpytać, czy słyszała pani może, co tutaj się stało? Nie, no policja też chodziła i wypytywała wszystkich, ale nic nie wiadomo. Słyszała pani, co z nią się stało? Straszna sprawa. Widziałam. Co, nie boi się pani tutaj mieszkać? Pani. Jak w zeszłym roku policjanci strajkowali, to już gorsze rzeczy się tu działy. Straszne czasy, w strasznych czasach przyszło nam żyć. A widziała pani, że do niej jakiś facet przychodził? A był taki młody, był. I co, fajne? No, jakbym była młodsza, to bym go brała. A dużo młodszy był od Kamili? Nie, chyba był trochę nawet starszy, ale w podobnym wieku. I co, dobrze mu za oczy patrzy? Tak. A wie pani, gdzie on mieszka? Ona nie mówiła coś czasami? Nie, ale słyszałem, że chyba pracuje w porcie, w dokach. A, pracuje w dokach, bo to jest jakiś taki stoczniowiec? Marynarz? Nie, chyba targał skrzynki. A, okej. To tutaj w najbliższym porcie. Generalnie Boston to miasto portowe mocno. Dlatego, nie wiem, czy możesz mi wskazać konkretny port? Nie, nie może ci. A to musielibyście się trochę nam poszukać. No, czyli raczej z klasy pracującej takiej. Tak, zdecydowanie. Czyli nie słyszałam, otrzymują ci tutaj listy, prawda? No. Czy był jakiś konkretny listonosz albo osoba, która przyniosła coś do Kamili? A nie, to tak, to nie wiem. No nie patrzę na cały czas na drzwi. A ktoś, macie tutaj jakąś taką osobę, którą wiecie, że jest, że powiem, ochroną sąsiedzką? Nie, no panie, tu się nikim nie interesuje. Naprawdę? W ten sposób. A w moim... Mordę można dostać, jak ktoś za dużo wnika. To lepiej już idźmy. To chyba sugestia. Ale nie, to nie od nas. My tu spokojnie żyjemy. No to zdrowia życzę w takim razie. A dziękuję na razie. Trzeba, szczęść Boże. No jeżeli to jest taka policja, to nic dziwnego, że krzyk, czy tam pisk psa nie zwrócił uwagi, nie? Ej, właśnie, bo jakby ogólnie w opinii publicznej to wszyscy myślą, że ten pies dalej tam żyje i nikt nie mówił, że ten pies nie żyje, ale mówiliśmy też, że policja tam była. Czy oni nie sprzątnęli tego ciała, czy oni nie byli po tym, jak on zamordował psa? Nie. A to ciekawe, nie? Znaczy się, ja już słuchajcie, ale to pies tak, mógł być po. Po. Ona już sobie zaszyła, no to teraz my tutaj chodzimy. To, my teraz sobie chodzimy i już parę osób nas widziało, to musimy zadzwonić na policję, że został pies zamordowany i że coś tu śmierdzi, są zwłoki. Nie, bo tutaj jak słyszałaś, nikt się nie interesuje, więc whatever. Ale jak będą pytać, to on powie o was. No fuck. No Jenny, permanencję, że... No dobra, ale posprzątamy to... No to idźmy na policję, zgłośmy to, co widzieliśmy. No i teraz będziemy porozmawiać z policją. I przy okazji się zapytamy o tego chłopa. Dobra. Jedna rzecz, ten... To, co ty powiedziałeś, oni faktycznie byli przed, że ona wracała do domu. Jak ona wracała do domu, to coś ją wystraszyło tydzień temu. Czyli pewnie znalazła zwłoki psa. A jej hop był 2 tygodnie temu. Więc mogli się minąć, jak ona wracała. I jeszcze nie mógł, było zamknięte. Było zamknięte. Wiesz, co mi się podoba, że w Bostonie mówimy po śląsku, ale... Hop tam jej. No hop. Na szychcie. The boy! Na szychcie. No dobra, chodź. Portowe, nie górnicze. Oh well. Ahoj! Nie czeskie! Chodźmy. Co zmieniam? Nie jestem Duńczykiem, jestem Czechem! Chodźmy tam. Dobra, kryciki, idziemy na policję wtedy. Najpierw na policję. Ej, słuchajcie, bo weszliśmy do jej mieszkania, bo dostaliśmy od niej klucze, żeby posprzątać. Znaliśmy martwego psa. To, nie posprzątać, to jest... żeby... Tak, żeby posprzątać. A, no, nakarmić, co? I nakarmić psa i znaliśmy martwego psa. Ustalmy jedną, bo jak zaczną nas pytać, ale co tam robiliście, rozumiecie, nie? Po drodze ustalamy i idziemy. Tak. To jaką mamy wersję? O, to tu! To jaką mamy wersję? Co? O, to tu! Ale mały ten Boston, wszędzie dojdziemy na piechotę. No, że przyszliśmy tak. Ale gdzie idziecie? Posprzątać. No na policję. Na komisariat. Na jakąkolwiek? Nie, chodźmy, nie, chodźmy na tą konkretną z gazety, to była 6 komisariat. Okej, tam idziemy. Bo rozumiem, że oni się zajmowali sprawą.
najpewniej. Tak, ktoś napisał w gazecie. Ale jak ładny ten komisariat. Tak, dokładnie tak. Jak tak napisali w gazecie, to na pewno jest prawda. Tak to już jest. Jak piszą rzeczy w książkach, to jest prawda. Aha. No dobra, to wchodzimy i co? To ustalacie jakąś wersję, czy od razu już docieracie? No ustaliliśmy, nie ustaliliśmy, że... ustalamy wersję. Nie, no ustaliliśmy. W sensie ustaliliśmy wersję, więc nasza wersja jest... Ustalając, czy ustaliliście wersję, dotarliście na szósty komisariat posterunek policji w Brooklynie. Weszliście do środka. Widać tam, no tłum, około 10 osób może byście naliczyli. Jakichś petentów czekają najprawdopodobniej w kolejce. Przy dużym takim jakby ladzie, nie wiem, podwyższeniu stoi jeden z policjantów ubrany w mundur i rozmawia z jakąś osobą, która stoi przy tym. Najprawdopodobniej ustala, co jej ukradziono. Co robicie? Chcę się rozejrzeć, czy nie ma mojego znajomego policjanta. Okej, masz znajomych policjantów? No tak, ten no, z baru. Ten z traumą. Po znajomości chcesz załatwić. Tak, wspaniale. On dalej pije, bo to jest tam wieczór. Nie ma go tam. Bo to jest cały czas wieczór. Tak. 84, a no... Nie ma go tam. Nie ma go. No dobra, to co, robimy awanturę, że... No kurczę, moglibyśmy być zszokowani, no nie? Tymi zwłokami. Randall. Czuję, że ty opowiesz to najlepiej. On najprawdopodobniej skończył już obsługiwać tą wcześniejszą no, osobę. No to tak wepchnijmy. Wypchamy się. No, dzień dobry. No. Mamy sprawę. Jaką? Pod tym adresem byliśmy, jakby chcieliśmy nakarmić pieska naszej dobrej przyjaciółki. Mamy klucze od niej. I niestety z tym pieskiem jest coś nie tak. Jest martwy. Jest martwy. Wygląda... A, bo już chciałem zapytać, czy wyglądamy na weterynaria. To nie, nie jest po prostu martwy pies, to było jedno wielkie szaleństwo. Od... Krew na ścianie, szatanistyczne symbole. Miś... Musicie tam jechać natychmiast. Coś z niego uszył. Aha. Z jego skóry! No, wybebeszyli psa. Od tej dziewczyny, której zaszyli usta. Od tej Kamili. O Jezu, co teraz, psa zaszyli? Nie. Co za demis? Tak, już nie może pić od tej pory. Z tego psa to oskurowali i z tej skóry zrobili misia. Psa martwego zostawili na podłodze, więc niedługo zacznie przeciekać. A na ścianie napisali napisy grożące, więc my nie możemy wyprowadzić tego psa teraz. Co wy w ogóle tam robiliście? Poszliśmy nakarmić i wyprowadzić. Mówiłem na początku. Przyjaciele. Dobra, w dupie mam to. Johnson! Co? Weź ich zaprowadź do Hudsona, oni coś tam, nie wiem, coś o psach, nie wiem. Wow. Przychodzi drugi policjant, patrzy z jakiś zdziwiony, ale co o psach? Czy pan się zajmował sprawą Kamili? Te śpiewaczki, tak, to nie śpiewa? Tak, nie, tak, to tak. Hudson, chodźcie, zaprowadzę. Dobra, okay. Super. To idziemy do Hudsona. Mhm. Okej. Okay. Coś małe. Teraz możemy zapytać tego Martina. Wprowadził was na pierwsze piętro. Mhm. Wprowadził was do osobnego pomieszczenia. Pierw zapytajmy może o... Tak jak idziemy sobie do niego, to tak do was mówię, pierw zapytajmy, jakie oni mają spostrzeżenia pierwszy raz, jak tam byli. Wprowadza was do tego pomieszczenia. Mhm. Stoi tam, większość niego zajmuje duże biurko, które jest zawalone papierami wszelkiej maści, aktami, jakimiś teczkami innymi. Za nią siedzi dosyć, powiedzmy, no taki tęgi koleś w białej koszuli, podwinięte rękawy, taki już zarost trochę, z 3-4-dniowy, wygląda takiego trochę wymęczonego. Dookoła tego biurka i we wszystkich możliwych kątach widać skrzynki z alkoholem. On najprawdopodobniej też sobie coś popija, bo w szklance ma coś, co nie wygląda na pewno jak herbata. Swój człowiek. Patrzy na was, a to ten komitet co, jaki? Dzień dobry, szanowny panie. Przyszliśmy tu, bo chcieliśmy zgłosić sytuację, która nie wiem, czy w jakikolwiek sposób pomoże państwu, ale mianowicie jesteśmy przyjaciółmi Kamili, ona tam miała nazwisko. Valier. Okay. No. I chcieliśmy najpierw zapytać o to, czy pies żył, jak tam byliście? No tak, latał taki, no. No już nie lata, bo jak przyszliśmy tam go dzisiaj wyprowadzić, to był wybebeszony, oskurowany i był wielki napis z tej, że ktoś... Panie, powiem tak, wprost, nie? No. Nikt nie złożył skargi, główna ofiara nie składa skargi, nie składa żadnych zeznań. Może jest zastraszana. No, świetnie, ale jak nic nie powie, to gadał z nam jakiś... No nie może nic powiedzieć, ma zasznurowane usta. No mogłaby napisać, przecież wiemy, że umie pisać. Kto był?
byli tam od nas chłopaki i gadali z nią, znaczy mówili do niej, ona nie słuchała, nie? Ta jej tam, jak ona się nazywa, przygląda jakieś papiery. Ethel? A, no właśnie, no ta co mówi na siebie ciotka, też z nią gadała, ale no to nic nie robi. My nie możemy po prostu ratować wszystkich, przecież mamy inne roboty. Tam na dole jest cała masa jakichś idiotów, którzy składają kradzieże, pobicia, rabunki. A przesłuchiwaliście. Przerywam mu, a przesłuchaliście tego jednorzeczonego? No tak. Jak się nazywa? Myślisz, że mogę tak wszystkim od razu... No, ale może być w to wmieszane. Mógł, podejrzewam, że mógł zabić psa, bo zanim my zaczęliśmy go wyprowadzać, to on był wysłany, a potem się przestał odzywać, więc... I kontakt się skurwał, więc... Okej, zabił psa, no nic wielkiego. Okay. No, ale napisał napis na ścianie, że ej, będziesz cierpieć i groził jej. Ale wiesz, że to on napisał? No ale urwał się z nim kontakt, chcieliśmy się... Był takiego dużego grzdyla, był ostatnią osobą, osobą, która jakby widziała tego psa żywego. Okej, okay, dobra. Pogadajmy inaczej. Mhm. Możemy dostać trochę tej łychy, bo ja jestem trochę roztrzęsiona. On tak patrzy. Ale jest prohibicja. Pogadajmy jak ludzie. Chcemy znieść trochę wam z barków obowiązków, to nie jest coś, Filip, czekaj. Macie 10 minut. Wyciągnął jakąś flaszkę. Nie mam szklanek. Luz. Dał ci. Luz. Ja wyciągam pustą piersiówkę. Albo termosik. Mógłbym was za to zatrzymać, nie? Jednak nie! Okej! I sam się gulnął. Czy nie boicie się skandalu? W sensie, ja pracowałam długo jako medyk. I to, co widziałam dzisiaj na tych szwach, to nie jest robota amatora. To może się powtórzyć. Nie boicie się, że będzie zabijał kolejne osoby? Albo nie boicie się popłochu w mieście? Kolejna supergwiazda może skończyć. Na razie mamy większe problemy. Jak będzie druga ofiara, to może wrócimy do tematu. Na razie, to już jakbyśmy zaczynacie... przynieśli wam winnego z dowodami? Jakbyście przynieśli winnego... Nawet bym znalazł jakiś order. To już zaczyna się roznosić. Sąsiedzi już wiedzą o tym, co się stało i wszyscy żyją w strachu, więc myślę, że... Właśnie, a dziennikarze mogą potem powiedzieć, że policja jest niekompetentna. No tak, napisali już jakiś artykuł, wiemy, pisali, że są niekompetentni. Ten nie cały tam, ten młody też twierdził, że nas zaskarży i w ogóle, no ale tak naprawdę... Ja w sumie się chciałem zapytać, ja wiem, że tutaj są różne rzeczy, przepraszam cię, ale ten Martin, on miał na imię, z tego co rozumiem. Nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć. No, on był jakiś taki bardzo agresywny? Tak, rzucał się tak jak wy, że a, bo to straszna krzywda i musieliście coś zrobić i w ogóle. A potem przestał się odzywać, jak go zamknęliście? No, dostał trochę w pierdol, to się uspokoił. I po prostu wyszedł. No musieliśmy go wypuścić, to był głównym podejrzanym tak naprawdę, ale okazało się, że ma twarde alibi. Mianowicie... Był w robocie, widziało go chyba z 30 innych. A gdzie pracuje? Aha, w tym porcie. Czy podpis... Wie policja, który to port? Czy wie policja? Policja to wie. Czy ksiądz słyszał może? Nie, pytam, czy wie policja, który to tak, port. Tak, wiemy, tak. Sprawdziliśmy to, nie jesteśmy niekompetentni. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe w tej sprawie. Ja całkowicie to rozumiem, to jest ciężka praca i a ma pan dużo na głowie. Możemy się w notatkach rozejrzeć, znaczy się spojrzeć. A to biblioteka? No nie, no jak macie dużo roboty, to może odciążymy was. I tak już sporo rzeczy wam mówię. Ale rozumiem, że jedyną osobą kontaktową z tą Kamilą, poza panią Ethel, ciocią Ethel, jest Martin. Był Martin. Tam nie było żadnych dodatkowej rodziny, nie przyszła, nic. Nie było nikogo. Nie licząc z ekipy z Morningstara, którą przesłuchaliśmy oczywiście we wszystkich możliwych kierunkach. A czy coś dziwnego było? To możesz powiedzieć, jak pierwszy raz tam weszliście do jej domu, pomieszczenia, mieszkania, czy coś dziwnego na pierwszy rzut było widać? Nie. A w trakcie koncertu, czy był ktoś oglądał może podejrzenie? Jakiego koncertu? No, tego co nadawała. Był pan kiedyś na jej koncercie? Nie, no ale robili wywiady z tymi osobami, które tam chodzą. Trudno zdefiniować tą klientelę, co była, natomiast ekipa z baru no nie wskazała nikogo podejrzanego. Dobra, jest nas czwórka. Czy istnieje możliwość, żeby mu zachmęcić te dokumenty? A czy on ma zarypany stół wszystkim i nie wiesz w sumie, ale jest lekko pijany na pewno. Ktoś ma z was zręczne rączki? No, wszyscy. Nie. Czy możemy się rozejrzeć, czy nie wiem, mają na jakiejś ścianie, nie wiem, jakiś, nie wiem, pinesek połączonych ze sobą? Nie ma wielkiej mapy z napisem, tu mieszka Martin.
No bo nie da nam tego. Dobra, no ale może go zawsze zapytać. Szanowny panie, my już nie będziemy zawracać panu głowy. Może po prostu sami przepytamy tego Martina, jakby nam jednak mógł pan wskazać po prostu drogę do niego, bo sytuacja to jest nasza przyjaciółka jednak. Kurwa. Dlaczego? Na co rzucam? Gadanina, perswazja. Wybierz, co masz dużo. Tak. Słuchaj, czekaj, bo to jest wszystko alfabetycznie, jestem kijowy z alfabetu. Jestem kijowy z alfabetu? Tak, czekaj, muszę zacząć. Ale piszę książkę. Ja to nie jedno. Gadanina mam 17. Ile rzuciłeś? 17. Na 50. Nie jestem zdecydowany, ale alkohol i w ogóle. Dobra, dam wam ten adres, idźcie, pogadajcie z nim. On się odgrażył, sam się znajdzie tego sprawcę, tak jak wy, i przyniesie nam go. Też powiedziałem, może dostanie order. Super. Fantastycznie, dziękujemy panie Hudson. Mogę pana... Nie może pan mnie zacytować. No to do dna. Chciałem wpisać do książki też jako bohatera, ale... To zdróbko. O, w końcu coś porządnego. Dobra, zwijajmy się stąd, nie ma co. Czy mogę butelkę zatrzymać? A nie, żartowałem. Piękny żart, uciekajmy. Nie, znowu błagam. Ja już nie mam na kaucję. Ciśniemy do tego Martina. Landar, gdzie jest pora w ogóle? Po 22 już. No to na pewno będzie w domu, chodźcie. On nam podał adres, czy... Podał wam adres. Domowy. Domowy adres, no pięknie, jesteśmy ustawieni. O, to tutaj! Musimy coś po drodze przedyskutować. Jak podchodzimy do tego? Kto będzie dobry, kto będzie zły? Ty będziesz dobry. Dlaczego ja mam być dobry? Ty to oskarżasz, szczerze mówiąc. Ja trochę mam takie w głupie wrażenie, nie do końca jego, ale mam wrażenie, że on może być pod czymś, jakimś wpływem. Znaczy ja wiem, że jest taki agresywny do policji i mi się wydaje, że on jest właśnie po naszej stronie. Ona raczej chciała się dowiedzieć, czemu ona sobie to zrobiła. No właśnie, ale jakby, w sensie wymyślmy strategię na to. Jesteśmy bardziej współczujący mu i chcemy mu pomóc, bo policja jest beznadziejna, czy po prostu chcemy go powypytywać i potem sami to przemyśleć? On może wskazać nam kogoś. Ja bym podeszła do tego chyba empatycznie, bo skoro on powiedział, że na własną rękę chce szukać sprawcy, to brzmi to tak, jakby faktycznie miał dobre zamiary. Możemy połączyć siły i... Tak, tylko chyba trzeba trochę zmienić naszą wersję, bo jeżeli podamy się za przyjaciół Kamili, a on nas nie będzie znał, nie. To była wersja dla policji. Właśnie, dlatego trzeba ustalić, kim jesteśmy dla niej i dlaczego nas to interesuje, czym zależy. Drogą, przyjaciół mi barmana. Wiecie, z czym kojarzy mi się Morningstar? Z Lucyferem. Tak. Tak. No nie, no już nie mieszaj serialów, pa. O czym mówisz, Randall? Czym jest serial? Dobra, nie mieszaj twojej książki. Seria książek, rozumiem. No, seria książek, tak, dokładnie. O tym było. What do you truly desire? Nie. Znaczy, od razu mi się to rzuciło tak swoją drogą, ale... Ja muszę jednak obejrzeć ten serial. God damn, no nie ma. No dobra, więc spróbujmy wyjść z pozycji współczucia i porozumienia jakiegoś takiego. Tak. A jak nie, to Randall mu przypierdoli. Nie, czekajcie, a jeżeli będziemy mu współczuć, a może on też miał jakieś coś z tym wspólnego. Trzeba się dowiedzieć, czy zabił psa. W sensie jak wspólnego, psa, to... że może są w jednej sekcie razem i ona coś zaśpiewała, on jej tam próbował to i ktoś inny z zewnątrz jakby próbował jej zazdrościć i to spowodował, to wszystko może... Nie, tylko... Nie. Nie, pomyślałam tylko, że możemy się podać za fanów jej muzyki. To nam nic nie powie. Nie fanów, albo... Detektywów. Nie, powiedziałabym, że jesteśmy po znajomości po prostu. Loża bawołów. Ale wiecie co? Najbardziej by mi zależało... Ty jesteś znany, książki piszesz. Najbardziej by mi zależało na tym, żeby się dowiedzieć o tą piosenkę. I czy faktycznie może on coś wie o tym. Słowa piosenki dla nas są ważne. Podajmy się za... Samarytan i po prostu chcę pomóc. No. Po prostu idźmy tam. Ale to będzie podejrzane. Co będzie podejrzane? Ej, chcemy ci pomóc. Do wejścia, przed wejściem do bloku w dolnicy portowej. Wow. I tam jest tam trochę mieszkań. No dobra, wchodzimy. Trzeba znaleźć... Mamy numer mieszkania. Macie? Trzymajcie cały adres. Czy jest tam jakiś dziwny zapach poza typowym portowym zapachem? Nie, typowo portowy zapach. Przynajmniej tutaj ktoś nie umarł. Znaczy, jeszcze nie wyszliście, stanęliście przed drzwiami. A! Do jego mieszkania, czy do mieszkania? Do mieszkania. O, no to pukajmy. Puk, puk, puk. Cisza. Mocniej. Poczekaj, zapukaj jeszcze. Okej, to jeszcze nie. Weź tam załomocz. No dobra, bum, bum, bum. Cisza. Łapię za klamkę. Zamknięte.
przekręcam ją. Zamknięte. I próbuję otworzyć. Zamknięte. Są zamknięte. Które piętro to jest? Pierwsze. Czy jest tam wycieraczka? Ja mam... O, właśnie. O, kto? Jest. Pod wycieraczką jest klucz? Nie. A w okno? Jest okno? Nie ma doniczki. Są lampy? Ma okno? Poczekajcie, sprawdzasz od zewnątrz? Tak, nie ma okno. Jest okno? Dałoby się rady. Nie, nie świeci się, jest ciemno. Okej, wyciągam spinkę z włosów i ponieważ mam mechanikę, czy mogę rzucić na otworzenie spinki? Też mam mechanikę! Albo zręczne palce. Bardziej zręczne palce. O, dawaj, zręczne palce, nie, próbuj. Nie mam zręcznych palców. Ma ktoś z was zręczne palce? Ty nie jesteś kazał blisko, to musisz mam, oszukiwać. Mam, ale nie wiem. Masz, też zarobiliście mogę, dużo, otwieraj ten zamek! Zręczne palce! Daj spinkę. O, okej. Okay. Taką to nie wiem, czy da rady. Możesz to sforsować. Mogę po prostu na zręczność? Zepsujemy zamek. Poczekaj, bo teraz... Oj. Ona ma 50 do życia 59, więc albo wywal sobie 9 punktów, wszystkie punkty szczęścia. A nie 56? Wziąłem je, 56. Co ty dalej masz 50, ty piaro. No ale to jest 6, a nie 9 punktów szczęścia. To jest nieparzysta strona. No nie odwróciłeś, tam nie, to było. Nie, było tam nie, to. Było 9. Odwróciłeś, nie odwróciłem. Nie, jak odwrócisz w ten sposób, to jest dalej 6! Jest 9. Dobra. Wow. 59 na 50. Tak. Czy spalasz 9 punktów szczęścia, czy forsujesz? Już forsowałam raz, chyba nie... Ile możesz tak do każdego testu możesz forsować. Forsuj. Aha, po prostu potem może być jak źle. Ci się nie uda, to dobra, może dobra, być dobra. Źle. To popsujesz zamek i już go nie otworzycie. To weźmiemy przez okno. Jak dla mnie było warto, bez 40? Mhm. Okej. Okay. Bo to jest zero. Udało się. Za drugim razem zawsze się udaje. Czy ktoś nas obserwuje? Nie. Nie wiesz tego nigdy. Nie, no ja spojrzałem po prostu... Nie, no nie ma nikogo na klatce. Okay. W ten sposób. Nie? No to wchodzimy. Duża kawalerka. Okay. Czy śmierdzi? Nie, nie śmierdzi. Bo, znaczy, nie śmierdzi ekstremalnymi zapachami. Good. Po prostu niesprzątane. Ale Erwig też to nie jest. No. Znaczy, nie wiem, nie Erwig. Róża. Tak. Nieduża kawalerka. Z jedną szafą. I łóżkiem. Wow, czyli podobnie jak mieszkanie... Nie ma go? Nie ma go. Nie ma go w formie trupa, nie ma żadnych innych ekstremalnych rzeczy. Nie ma. Albo poszukuje, albo go zwinęli. Jedyne co widzicie, to jakieś notatki, książki, wycinki z gazet porozrzucane na łóżku. Wycinki z gazet. O, moje ulubione. Kilka jakby pustych flaszek gdzieś tam się walających w kącie. Och, świeżych? Dawać wycinki, pustych. Robimy puzzle. W sensie świeżych pustych, w sensie czy są takie jeszcze, nie wiem, trochę mokre, czy są wysuszone? Nie wiem jakiej umiejętności użyć do tego, żeby to zweryfikować. Alkoholizm! zbieram wycinki gazet. Otwieram szafę. Dobrze, po kolei. Zbierzesz wycinki gazet. To generalnie są te same, które mieliście, które, z którymi się zapoznaliście. Natomiast są dwie inne rzeczy, które cię, albo w sumie trzy, które cię bardziej przykuwają twoją uwagę. Pierwsze, to jakiś adres napisany odręcznie na kawałku papieru. Druga, to stronica z książki wyrwana skądś. Jest tylko ona. I trzecia, to cała książka. I jeszcze się okaże, że pisał nasz... No, czekaj, co? A, co spadłeś? Co się spadło tam? Nie ma przyjaciół w tej grze. Oczywiście. Książka ma tytuł Młot na czarownicę. To nie ja. Co? Proszę bardzo. Ciekawe. Podaj to. Proszę. Okej. Okej, to jest ten adres. To jest Rambler Street 12. I fragment. Jedną z czarownic spaloną na stosie w Salem jest niejaka wiedźma Szwaczka. Tak naprawdę to Mabel Pepin, która została skazana na stos za rzekome szycie strojów mających służyć do odprawiania obrzędów ku czci plugawych bóstw. Mabel została poddana śledztwu o czary na podstawie donosu jej koleżanki. Przyczyny tej zdrady nie są znane, natomiast wiedźma Szwaczka nie pozostała dłużna swojej donosicielce. Płonąc na stosie zarzekała się, że choćby miało ją pochłonąć piekielne otchłanie, to zaszyje jej i innym, którzy za dużo mówią, usta na zawsze. Od tamtego czasu krąży legenda mówiąca o tym, iż można przywołać ducha Mabel, by ta zadbała o zamknięcie ust tym, którzy za głośno mówią o sekretach. W historiach Salem odnaleźć można wzmianki o trzech przyzwaniach wiedźmy Szwaczki, które kończyły się na dosłownym zaszywaniu ust donosicieli czy szyciu strojów z ich zwierząt domowych, pozostawianych później jako makabryczny podarek. Ponoć ten, kto dobrowolnie podda się karze, może liczyć na spokój po jej odbyciu. Natomiast reszta powinna spodziewać się straszliwego końca z rąk czarownicy i jej igieł. Czekajcie, czekajcie. Ale magia nie istnieje, Ale poczekaj, ktoś się może podszywać pod tą legendę. No tak. No przecież ona mogła sobie sama to jakby zaszyć.
A tak czy siak sobie rozszywa, żeby jeść, pić i tak dalej. No to co to jest za kara? No nie mówi! No nie mówi, udaje, że nie chce mówić, bo się boi tej rzekomej klątwy. No ale ktoś jej zaszył te usta i zrobił... Ona tak sobie zaszyła sama usta, zaszyła. To już wiemy. Jak sobie zaszyła, jak sobie dwa szwy wyciąga i się... Ktoś jej powiedział, nałóż nici i nie mów do kolejnej wiosny, tak. Czyli ona sobie sama nałożyła te nici. Bo chyba się boi po prostu, że źle skończy, tak? Ale ktoś dalej, dobra, no... Jeżeli nie odbędzie tej kary. Dlatego, bo ona w to wierzy chyba. Ja pierdzielę, trzeba do niej wrócić się zapytać, czy ona wierzy w tą wiedźmę. Co tam jeszcze było napisane? Coś o trzech jeszcze innych ofiarach. Ale tam... Od tamtego czasu krąży legenda mówiąca o tym, iż można przywołać ducha. W historiach Salem odnaleźć można wzmianki o trzech przyzwaniach wiedźmy szwaczki, które kończyły się na dosłownym zaszywaniu ust do nosicieli i szyciu strojów ze zwierzątek. No czyli i... co, teoretycznie ten duch mógł tak naprawdę kogoś opętać? Tam nie było żadnego opętania. Myślę, że ona po prostu wierzy w tą karę, no bo to zdanie jest sama kluczowe. Zrobiła tego misia z... Ponoć no to jakby ten, zaszyła dobrowolnie... sobie, to od razu miała misia, nie miś po tygodniu wyskoczy, albo po dwóch. Podarek. Ponoć ten, kto dobrowolnie podda się karze, może liczyć na spokój. Dobrowolnie. Czyli przychodzi duch i mówi, zaszyj se usta. I ona zaszywa se usta. To chyba nie jest duch, skoro kartkę napisał, nie? Poddaj się karze. Poddała się karze i liczy na to, że jak będzie tego przestrzegała do wiosny, to będzie spoko. A jak nie, to umrze. Wydała sekret, ale jaki sekret? Dalej tego nie wiemy. A ten młot na czarownicę, czy tam w środku coś jest? To cała książka. No wiem, ale czy w środku w książce coś jest? Nie, nie jest nic pozaznaczane, jakieś tam rzeczy, które... Czy mogę użyć swojej umiejętności literatura, żeby znaleźć to, co chcę, na przykład jest tam indeks? Albo spis treści, w sensie to samo. Typu rozdziałów i tak dalej. Możesz rzucić na literaturę, szukanie bibliotece, spostrzegawczość, historię. Mogą być biblioteki. Cool. I to jest 9, czyli 49 na 50. Okej, okay. Wiesz, że w tej książce jest dużo o średniowiecznych metodach identyfikowania, osądzania, znaczy weryfikowania, czy ktoś jest czarownicą, czy nie, i uśmiercania ich. Natomiast jakby z szybkiego przewertowania nie kojarzysz nic o Salem i tak dalej, nie? Ta książka powstała przed opowieściami jakby z Salem, nie? Znaczy odnosi się do wydarzeń wcześniejszych. Czy chcecie iść na tą Rambler Street 12? Pewnie może. A słuchajcie, to jest w szafie. To jest dalej, jest ciekawa rzecz. Tak. Wiedźma, które kończyły się na dosłownym zaszywaniu ust lub, czyli te trzy, to jest jakby lub szyciu zwierząt. Czyli ona mogła... Spostrzegawczość? Pierw mogło być jakby ostrzeżenie w formie szycia zwierzaka, a dopiero potem by zaszyła, jakby więcej gadała, a to poszło odwrotnie. Pierw została zaszyta, a dopiero zwierzak pojawił się później. Wydaje mi się, że za głęboko w to wchodzisz. Nie, ale ma trochę racji, bo to jest jakby, może być efekt, czyli poddałaś się karze, a ona, ktoś przyszedł, żeby pokazać, że sorry, ale jakby dalej coś powiedziałaś, bo może uznać, że była przepytywana przez policję. A bo tam był ten napis, tak? Na ścianie. Tak, był napis tam na ścianie. Było? Tam było, że nie... nie słuchałaś i wciąż... Że tak, że dalej mówisz, tak. Więc spotka cię kara. Okay. Nie wiemy, czy to naprawdę są mówi. Konsekwencje. Tak, więc to były dodatkowe konsekwencje. Bo zgodnie z tym, co powiedziała Ethel, to ona najpierw przyszła z zaszytymi ustami, a potem przestała spać u siebie w domu. Tak, czyli najpierw dostała kartkę, potem zobaczyła martwego psa i napis z pluszakiem, czyli wierzy w to, bo zna tą historię z Salem, bo stamtąd pochodzi, więc to są dość głośne sprawy. Więc tak, wierzy w to i ktoś wykorzystuje to przeciwko niej. Okay. I zabił biednego pieska. I wydaje mi się teraz to bardziej prywatna sprawa, bo ja bardzo lubię pieski. Czy chcecie coś jeszcze poszukać w mieszkaniu tego gościa? Co jest w tej szafie? To są 4 komplety ubrań. Takich bardzo prostych. Sztula, jakaś jedna marynarka, spodnie. To jest jakaś szuflada, nie? Nie, nie ma nic. Narzędzia? Jakiegoś dziennika? Natomiast? Obok szafy ściana... Masz wrażenie, że coś nie pasuje, ale... Nie wiesz w sumie co. Ze ścianą? Obok. Nie. Jak obok. Jest szafa, to obok jest kawałek ściany. Pukam w nią? Mówisz o tym? No. Tak, mówię. Jakby. Możecie sobie rzucić za spostrzegawczość. Coś mi tu nie pasuje. Jeszcze raz mówię. Z ułatwieniem, bo wskazał wam coś. No, rozbliżyjmy się. To jest dobry wynik. Z ułatwieniem? To nie muszę chyba rzucać. Nie, no zło, ale rzuć, bo może będzie miała 0 i będzie jeszcze zielono. Ej, szamana? 15. Tak. I wybierasz z tych dziesiątek, wybierasz tą, która jest niższa. Masz 5. Setki, bo to jest setka. To jest lepszy wynik. Tak. Okej. Ona na piątkę.
i patrząc na dwie setki, wybierasz niższy wynik. To jest ułatwienie. I to jest to. Czyli masz 5 w sumie. Czyli masz najlepszy możliwy wynik, tak? Ty masz przygotowanie 10 i to jest 100, bo to jest 0. No to tak, to masz najlepszy możliwy czyli wynik. Czyli 10. Ja mam 10. A ona ma 5. Po tym, jak zwróciłeś uwagę na to, że coś tam nie gra na tej ścianie, przyjrzeliście się jej i macie wrażenie, że trochę odcień farby jest inny w jednym miejscu. Coś tam wisiało. Takich dosyć sporych rozmiarów, takie trochę jajowate. Podejrzewacie lustro, portret, coś w tym stylu. Szukamy, czy nie jest gdzieś ukryte w mieszkaniu? W takim razie? Nie ma. Mogę rzucić sobie na okultyzm? Możesz. Bo to brzmi tak, jakby zabrał lustro albo do rytuału, albo bał się spojrzeć w lustro. Możesz. A czego, co chcesz sobie przypomnieć? Zastanowić się między relacją między duchami, wiedźmami, a lustrami. Okej. Kwartal do Krainy Czarów. Może to jest Narnia. 23 na 25. Mnóstwo przykładów używania luster do przywoływania, łączenia się z innymi wymiarami, z martwymi, otwierania w nich portali do różnych dziwnych miejsc. Rzuć na okultyzm. Wy nie macie takich snów jak ja. Okej. Okay. Czy gdzieś... Czy ktoś z was znalazł jakiekolwiek tego dokumenty, informacje, jak on się nazywa? Nie, ale chciałabym odnaleźć informację, gdzie on pracuje dokładnie. Nie ma nic takiego, co by mogło mu to wskazać. Nie ma jakiejś plakietki z imieniem, nazwiskiem, nie wiem, pomaga ci Martin Escobar czy coś? Tu jest jakaś małą kuchnię jakąś? Jedzenie jest... Nie ma. Żadnych śladów jedzenia, niczego, nie. Że on by tu był, że wyszedł po prostu teraz. Okej, no to jedźmy na tą Rambler Street. Nic z rzeczy, które byś mogłoby ci podpowiedzieć, jak czy nie było go długo, czy krótko, czy że zaraz wróci, nie? Jakby ognisko nie dogasa. No bo dogasło parę świetli. Nie jesteś w stanie oszacować, jest, jak dawno tam ma łóżko, mówiłeś? Tak. Czy jesteś pod łóżkiem? Pod materacem? Pod poduszką? Nie. Okay, czy ma wygodne łóżko? Na suficie? Chcesz się przespać? Może na suficie? Nie, wydaje mi się, że mam jeszcze energię. Dużo adrenaliny jest z powodu tej sprawy i wydaje mi się, że powinniśmy iść dalej. Tak. Bo będzie ciekawiej. Rambler Street. Rambler Street. Wiemy, gdzie to jest? W porcie. To nie daleko. Nie do końca, ale jesteście w stanie ustalić. A to nie jest Rambler Street, nie? Nie, absolutnie nie. On teraz nie. Chyba naprawdę będzie... Kojarzycie, że to jest już taka bardzo portowa już dzielnica, nie? Że więc raczej tam są jakieś przemysłowe zabudowania, jakieś magazyny, hale, tego typu rzeczy. No to idźmy tam, jest ciemno, więc nikt nas może nie... Ty, a jeżeli... Mam dwa... Idąc tam... Tak rozkminiam. Gościu będzie wiedział już, że byliśmy u niego w domu, no ale trudno. No tak, przewaliliście mu wszystko na prawo, na lewo, porzucaliście flaszki. Włamaliśmy się. Zabraliście mu kilka rzeczy. No cóż, let's go. Zgłosi to na policję i nic nie zrobią. Burn! Okej. To idziemy. O, to tutaj. A jak on przywołał tą wiedźmę? O mój Boże, nie było żadnej. Czy tylko ja w to wierzę? Tak. Ktoś opowieści... się podszywa pod tą legendę, no. Nie macie dowodów. Opowieści o wiedźmach i wróżkach są dla osób, które mają za mało wrażeń w życiu i muszą sobie dopowiedzieć. Gdybyś przeszedł przez to, co ja, albo Randall, to nie wymyślałbyś sobie swoich bajek o okultyzmie. Nie wymyślam sobie bajek o okultyzmie, po prostu jestem otwarty na różne doświadczenia. O, tak. Chodźmy i na wiedzę jestem ciekawy świata. Nawet tego mistycznego. Jakby Bóg chowa to przed nami nie bez powodu. Kto? The Book. Chodźmy, po prostu już chodźmy. Zaakceptujmy swoje różnice i nie pójdźmy się. Dotarliście na Rambler Street. Tak. The Rambler Street. Pod wskazanym adresem znajduje się duży magazyn. Najprawdopodobniej opuszczony, bo widać, że jest kilka szyb rozbitych. Drzwi niby są zamknięte na jakiś łańcuch i kłódka, ale tak naprawdę jak je trochę rozchylicie, da się przecisnąć bez problemu. Nie ma tam żadnych zapalonych świateł. Żadnych jakby... Nic nie świadczy o tym, że ktoś tam obecnie jest. Wyciągam z torby moją lampkę naftową i zapalam ją. Latarka wojskowa. Rewolwer. Zapałka. Możesz iść za nami. Czy na ulicy rozglądam się, jest ktoś żywego nie, ducha nie ma? Jest już dosyć późno, więc nie widać jak było. W tych czasach nie było godziny policyjnej, czegoś takiego? Nie.
Nie, nie było. Okej, okay, dobra, upewniam się. Prohibice, więc wiecie jak jest. To co? Za przygodę? Przydałby nam się pies i moglibyśmy być grupą poszukiwaczy tajemnic. Nie, nie chciałabym go stracić. Tak się traci psy w tym mieście. Tak. Uzbrojeni w latarki, lampy, zapałki i rewolwery. Które jak widać świeci. Wchodzicie do magazynu. A co w nim znajdziecie? Zobaczymy sobie. Come on! Możecie nas znienawidzić. Dzięki, że jesteście z nami. Proszę, kliknijcie nam subskrypcję, lajka, jak wam się podobało. Możecie nam też postawić kawę. Wszystkie fajne linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w następnym odcinku.